Cześć, witajcie, ja jestem Ptak, a to są aktualności. Co się będzie działo? Mogę powiedzieć wiele nowych rzeczy, które się staną, ale zanim wszyscy początkowi, co tu weszli, wyłączą ten filmik, napiszcie, jaki czas chcecie, abym wrzucał filmiki, czyli może codziennie, czy może lepiej co 2 dni, ale dłuższe, co 3 dni, może jakieś takie, naprawdę takie po 30 minut. Piszcie, jak sądzicie na ten temat. Pamiętajcie, żeby nie przesadzać, jestem też człowiekiem. I tak jeszcze chciałem powiedzieć, że w ciągu 2 tygodni mogą się pojawić takie bardzo małe ilości filmików, ponieważ są zmiany u mnie na kanale, zmiany sprzętowe, czekam na nowy sprzęcik. Na razie nie będę za niego, nie będę tam wydawał pieniędzy, ale po znajomościach dostałem dostęp do sprzętu, który będę testował. Druga sprawa jest niepewna, bardzo niepewna sprawa. Odnośnie coś się ruszyło na temat partnerstwa na YouTube, więc wow, może się dziać, może się dziać, ale oczywiście, jak mówię, nic pewnego, więc na razie tam wstrzymuję się tam większymi informacjami na ten temat. Ale co najważniejsze, ten sprzęt będzie większa jakość, tak przynajmniej mi się wydaje. Do tego chciałbym wspomnieć na ten temat, że no oczywiście. Szkoda trochę, że tych filmików będzie na razie mało. No ale nie chcę nagrywać, skoro na starym sprzęcie, skoro niedługo będzie nowy, więc chwila będzie przerwy. Więc komentujcie, subskrybujcie, jeżeli mnie nie subskrybujecie. Akurat ten filmik jest najgorszy, chyba taki na zbieranie widzów. No ale to się zobaczy. No ale jak już było tak zwięzłe na temat, nie będę już się tutaj rozgadywał, więc dzięki za oglądanie, komentarze, sugestie. Nie na łapki, bo łapki są tutaj anulowane, bo. Bo po co tak naprawdę w filmiku informacyjnym, po co łapki tak naprawdę? Jeszcze ktoś powie, że tam chce się pozycjonować czy coś. Więc piszcie co na ten temat częstości filmików i cześć!